No więc jak z tą improwizacją? No, przybliżmy jeszcze bardziej ten problem tej improwizacji. Przede wszystkim w improwizacjach nie chodziło o to, żeby improwizować tekst, tylko żeby poszukać akcji i ról, postaci w tym wszystkim. To miało być przede wszystkim w ruchu i bardzo, bardzo fizyczne. Miało powstać jakieś zdarzenie. Pojawia się hasło, na przykład potem to miało tytuł spektaklu, Cuda i mięso. Zakładało się, że będzie się mówić o tym podstawowym socjalistycznym braku, nie ma co jeść, nie ma mięsa, ale będziemy także mówić o cudach. Lata 80. to dla przypomnienia, wszędzie pokazywały się cuda. W altance na ogródkach działkowych pod Oławą jeździły autobusy, wycieczki. Gdzieś na Topoli, pod Puławami, o ile pamiętam, się pokazywały święte postaci. I to cała Polska kwitła tymi braki i tylko to ta jedna nadzieja, że się znowuż pokaże coś świętego. No więc postanowiliśmy na ten temat zrobić. A równocześnie jeszcze pamiętam, wtedy pokazała się w gazetach informacja o pewnej rodzinie z Poznańskiego, z Wielkopolski, żeby było zabawnie, która zabiła sąsiada i go zawekowała. No więc to już ten absurd i przerażenie tych zim stanu wojennego sięgało szczytu. No i robimy improwizację na ten temat i w tym wszystko zaczyna się mieszać. Któryś z aktorów zostaje wybrany jako ofiara. On godzi się na to, że on będzie świętą ofiarą. Oddaje swoje ciało na pożarcie innym. Zawiesza się na drabinie jak na krzyżu. Oni go zdejmują i mówią o tym świętym ciele, używając terminów rzeźnickich. Podgardle, podgardle, szynka, wątroba. To brzmi zupełnie inaczej. Z tego się rodzi tego rodzaju akcja. Ona jest jak ta rzeczywistość, o której mówiłem. Okrutna, absurdalna, mieszająca wszystkie porządki. To znaczy te żarcie z ofiarą. I tutaj już mamy materiał na to, żeby stworzyć kilka scen z tego wszystkiego. To nie zostanie potem w taki sposób w przedstawieniu wykorzystane, ale pojawią się dwa zasadnicze motywy. Z jednej strony taka biologiczna potrzeba nasycenia się, najedzenia, zaspokojenia biologicznej potrzeby, a z drugiej strony taka, żeby uświęcać nasze życie w każdym jego kawałku. I potem w przedstawieniu w związku z tym będzie się dążyć do tego w różnych akcjach, żeby banalnym czynnościom nadać taki walor religijny. Podróż pociągiem stanie się podróżą do świętego miejsca. Mimo, że to jest codzienna, poranna podróż do roboty. Stanie w kolejce, nabierze takiego obrzędowego charakteru. To się przerzuci na opis rzeczywistości. Całe przedstawienie będzie miało wyglądać jak taki koszmarny sen o stanie wojennym, nierealistyczny w sensie dosłownym, gdzie jest pełno realnych zdarzeń, takich, o których można przeczytać w gazetach, ale one dzieją się w zupełnie innym rytmie. I ten rytm, te postaci, ci bohaterowie, którzy są gotowi przechodzić z porządku sakralnego w najbardziej banalny taki codzienną pogoń za mięsem, to wszystko tworzy się, znajduje zaczątek w tamtej improwizacji, o której opowiadałem. I znowuż nie jest ważne, o czym oni sobie powiedzą. Te słowa o tych szynkach i wątrobach, one nie muszą się przenieść do przedstawienia. Ważne, że w przedstawieniu powtórzy się taki akt
bluźnierczej ofiarowania siebie, teraz żryjcie mnie. I to jest istota improwizacji. Nie chodzi o szczegóły, chodzi o to, żeby stworzyć materiał, który potem będzie mógł być wykorzystany także przy komponowaniu rytmów wewnętrznej muzyki innych scen. O. No dobrze, Leszku, bardzo ładny przykład. To teraz na przykładzie tego spektaklu, ale wielu innych. Odpowiedz mi na pytanie, jak to się działo, że przecież to były ewidentne prowokacje z punktu widzenia tamtej władzy. Jak to się działo, że jednak dopuszczano do spektakli? No to jest historia dosyć długa i pełna przypadków tak naprawdę. Musiałbym pewnie chronologicznie to opowiedzieć, ale najpierw jedna rzecz teoretycznie, która utrudni jeszcze rozumienie tego wszystkiego. W PRL-u istniała cenzura, prewencyjna cenzura, która sprawdzała każde dzieło sztuki przed publicznym pokazem. Czy to dotyczyło przedstawienia teatralnego, koncertu, piosenki, wszystkiego. Książki, wystawy, wszystkiego. I to był taki zasadniczy system. Ta cenzura na dodatek miała jeszcze system tak zwanych zapisów, to znaczy ona miała tajne polecenia, o czym nie wolno mówić. Te polecenia były tajne, także ktoś, nawet partyjny działacz, mógł w dobrej wierze robić jakiś spektakl i trafiał na zapis, na ten temat nie wolno wspomnieć, to musiało wylecieć. Więc. Ale nie tylko, bo jeszcze trzeba dodać, że poza zapisami, które istniały, były tak zwane dyrektywy dla cenzury, które były niepisane. No tak, więc, ale to już sobie zostawmy, bo to jest ta cenzura. Ale problem polegał w PRL-u na tym, że tam nic nie było do końca prawne, niezależnie od systemu dyrektyw. Bo cenzurę kontrolowało, jej narzucały jeszcze dodatkowe decyzje, władze partyjne, lokalne i lokalna policja, SB. I mogło być tak nawet, i nam się to zdarzało wielokrotnie, że na przykład spektakl był ocenzurowany, miał zgodę na to, żeby być grany, miał pojechać na festiwal do Szczecina, a w Szczecinie miejscowy kacyk mówił nie, u nas tego nie będzie. I fakt, że to było ocenzurowane, że niby legalne, znowuż nie miał żadnego znaczenia. Te systemy cenzury się nakładały. One były, albo przychodził gdzie indziej donos SB, tych tutaj nie, bo oni pod pozorem robienia spektaklu organizują inną działalność antypaństwową, prawda? I przychodził zakaz, nie można było grać. Więc ten system był jeszcze bardziej represyjny, niż by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. O płynności tego wszystkiego i właściwie nieuchwytności, rodzaj cienia, świadczy najlepiej taki fakt, że w czasach pierwszej Solidarności 80-81 pamiętam, że ukazywało się w tamtym czasie mnóstwo różnych oświadczeń. Ja wtedy pracowałem w radiu. I trzeba było za każdym razem zgłaszać teksty tych oświadczeń, jeśli się chciało publikować na antenie, trzeba było zgłaszać cenzurze. Zgłaszaliśmy to cenzurze, a cenzor mówił, nie wyrażam zgody. No to wtedy pamiętam, jak dziś, zadawałem sakramentalne pytanie. Proszę podać podstawę prawną. I po drugiej stronie rozbiegał się, niech pan nie żartuje, jaka podstawa prawna? Ja mówię, no proszę podać podstawę prawną. Nie, proszę pana, tak nie będziemy rozmawiać. Proszę podać podstawę prawną. I kończyło się to tym, że cenzor kapitulował. Oczywiście to były czasy, które temu sprzyjały, temu kapitulanstwu. I mówił, to proszę podać imię i nazwisko, na pana odpowiedzialność odbędzie się ta publikacja. Tak, proszę bardzo, podawałem imię i nazwisko i to pokazywało się na antenie. Czyli to jest dowód właśnie na to, że to całkowicie płynne. Ale mnie kiedyś spotkał cenzor, który mnie wiele razy ciął po przedstawieniach. Myśmy się znali jeszcze ze studiów, więc byliśmy na ty. I mówi, słuchaj, musisz ze mną napić wódki. Ja mówię, czemu?
bo jestem w takiej sytuacji jak ty. Cenzura zdjęła mi artykuł. Ów cenzor pisywał także teksty, recenzje filmowe. Wiemy. Napisał recenzję Tarkowskim, o filmie Tarkowskiego. I cenzura warszawska mu tą recenzję zdjęła. Cenzor starał się napisać zgodnie z zasadami, ale on nie wiedział, że weszła jakaś nowa dyrektywa, która w ogóle zabraniała pisania o Tarkowskim i w związku z tym go zdjęli, więc... Biedny Edziu Pawlak. No tak, więc zdarzały się i takie rzeczy z cenzurą. No, u nas wyglądało to tak, że... Pierwszym naszym takim przedstawieniem, które właściwie wywołało pewnego rodzaju polityczny skandal, było wprowadzenie Dowruk 1970. Opowiedzieć? Tak, tak, oczywiście. To było tak, że teatry studenckie dostały zaproszenie na festiwal, najważniejszy wówczas, albo drugi co do wagi, festiwalów teatrów studenckich, nazywał się Lubelska Wiosna Teatralna. I w 70 roku miał on być poświęcony stuleciu urodzin Lenina. Myśmy chcieli tam zagrać inny spektakl, ale okazało się, że każdy teatr musi zagrać dwa przedstawienia. Jedno normalne i drugie ku czci Włodzimierza Iglicza Lenina. I wtedy przyszło mi do głowy pomysł genialny, żeby zrobić spektakl nie o Włodzimierzu Iliczu Leninie, ale o obchodach stulecia Włodzimierza Ilicza Lenina, które były totalną groteską, zakłamaniem, oszustwem, no wszystkim co najgorsze. Pamiętam, że spędziłem wiele godzin w bibliotece, czytając z narastającym wstrętem Włodzimierza Ilicza Lenina, żeby wybrać parę kwiatków, kawałków takich, co to muszą poruszyć. A było co czytać? 33 tomy? Nie, no wszystkiego nie czytałem. Nie, ale to wykryłem wtedy jedną istotną rzecz, że ponieważ taka była, prawda, partyjna mowa na wszystko cytat z Lenina. I wtedy studiując tego Lenina wykryłem, że na każdy cytat z Lenina jest też kontrcytat z Lenina, żeby nie było wątpliwości w zależności od epoki. No i zrobiliśmy ten spektakl na temat obchodów. To była ponura groteska to przedstawienie. Taka kpina w żywe oczy z uświęcania Lenina, gdzie włożyliśmy fragmenty, to był jedyny fragment serio, fragment z braci Karamazow Dostojewskiego, ale to rosyjski klasyk, jak na akademiku. Czci Lenina, quizy, które wtedy dzieci w szkołach miały obowiązkowe, tam dzieci musiały odpowiadać, opowiadanie z Oszczenki. Nie wiadomo, czy on tego nie napisał dwuzdacznie, ale które funkcjonowało jako święty tekst hagiograficzny o tym, jak Lenin świetnie jeździł na łyżwach. Piosenkę ludową i parę takich rzeczy. Cenzor Edward Pawlak, jak spojrzał na ten scenariusz z tymi ohydnymi cytatami, jak z najgorszej Akademii ku czci Lenina, popatrzył na mnie tak z niedowierzaniem. Wy to będziecie grać. No nie ma wyjścia, mówię. No to niech idzie, w ogóle nie chciał zobaczyć przedstawienia, bo też już nie mógł tego Lenina przecież. Myśmy przyjechali... Bo to był inteligentny w gruncie rzeczy cenzor. Tak. Myśmy przyjechali na ten festiwal. Powiedzieliśmy, że nie chcemy bocznej sali, tylko główną. Że nasze przedstawienie nie będzie trwało tak jak obowiązkowe pół godziny, tylko potrzebujemy przynajmniej 45 minut lub godziny. No, to patrzyli na nas jak na największych skurwysynów. A tam każdy teatr, przyzwoite teatry, które miały obok dobre przedstawienia, grały, kompromitowały się tym Leninem, grając tak, jak Pan Bóg przekazał.
Publiczność wyła. Ci sami aktorzy zresztą, którzy za chwilę mieli w podobnej hale wystąpić, wyli ze śmiechu w najbardziej wstrząsających momentach. No, było to straszne. Myśmy zaczęli grać i atmosfera taka sama. Ale z czasem, z każdą chwilą stawało się jaśniejsze, że to, co my robimy, to jest prowokacja. To jest naigrawanie się właśnie z tych kolegów, którzy przed chwilą robili to wszystko serio, że i na sali rodził się strach, że zaraz tutaj wejdzie policja i wszystkich rozbije, bo to było ewidentne, że to jest no taka ponura groteska, że to jest kpina z systemu i z tego, co się tam dzieje. No dodatek chłopców jeszcze w trakcie przedstawienia, bo to była premiera, poniosło i zamiast zaśpiewać, jak było przewidziane, na kapuście duże liście, coś tam, ten, to dośpiewali nie daj dupy komuniście. I no, przedstawienie się skończyło i właściwie skończył się w tym momencie festiwal. Już na inne ludzie nie chodzili, na tych Leninów tam już nie trzeba było grać. Do mnie przyszedł Eugeniusz Mielcarek, to był szef od kultury ZSP, albo szef całego ZSP, wtedy zresztą też kolega z Poznania, i mówi, ustaliliśmy z jury, że nie dostaniecie pierwszej nagrody, tylko trzecią. Ja mówię, dlaczego, co to za... Nie, jakbyśmy wam dali pierwszą, to się wszystko wyda. I no i w ten sposób to poszło. Miało zgodę cenzury, miało nagrodę na festiwalu ku czci Lenina. I potem myśmy jeździli po Polsce. Graliśmy w klubach studenckich, gdzie wszystko było jasne i publiczność entuzjastycznie ten antysocjalistyczny eksces przyjmowała. Ale co więcej, z rozpędu nas wysłali na przykład do Nowej Huty, do klubu robotniczego, żebyśmy tam grali. I tam klasa robotnicza też z entuzjazmem przyjmowała ten antysocjalistyczny eksces, bo ten ustrój to był jednak burdel organizacyjny i oni nad wieloma rzeczami nie panowali, nie docierały te informacje. I to tak. Ale potem, kiedy zrobiliśmy następne przedstawienie, to cenzor Pawlak już wiedział, że musi być ostrożny, że za tym może coś więcej się kryć. Więc z przedstawienia pod tytułem Jednym tchem, na wszelki wypadek, zdjął z tytuł pierwotny, który był Krwiodawcy, to nie. I wyrzucił ze dwa teksty, które były takie z broszury o stacji krwiodawstwa, bo to się działo w stacji krwiodawstwa, czym szczerze mówiąc pomógł spektaklowi, dlatego że on się stał bardziej metaforyczny, a to, co on wyrzucił, było i tak widoczne, to znaczy to się działo, więc taką tautologię zbędną zlikwidował. I znowuż, chyba nawet nie dał początkowo zgody, ale myśmy mieli zaproszenie na festiwal do Zagrzebia, gdzie nie trzeba było mieć zgody cenzury. Dostaliśmy w Zagrzebiu na Międzynarodowym Festiwalu pierwszą nagrodę, więc wróciliśmy już w chwale i nie wypadało im zdejmować przedstawienia, które zostało nagrodzone w końcu w socjalistycznej Jugosławii. Więc już potem cenzura przyklepała, że tak, że może być grane. No, ale w 3 lata później Komitet Wojewódzki zdecydował, że przedstawienie trzeba zdjąć. I żeby nas udobruchać, wysłali nas jeszcze na turnę do Anglii, Holandii, gdzie zagraliśmy 14 razy. Więc i dali nagrodę kulturalną Wielkopolski, zdejmując przedstawienie. Taki handel, nic się nie stało, nie? To niby zdjęliśmy, ale proszę, dostali nagrodę. Więc
Więc to był system, który nigdy nie działał właściwie, przynajmniej w tych latach, na początku lat 70. konsekwentnie. Ale po jednym tchem przy następnym przedstawieniu tak pociął ten sam Pawlak, tak pociął tekst, że właściwie nie zostało nic. Musieliśmy drugi raz ten temat innymi zupełnie środkami zrobić, ponieważ wyrzucił wszystkie rzeczy, które nie były jednoznacznie optymistyczne. Zaczynało się od takiego, to pamiętam, tekstu: kiedy wreszcie przestanie padać, pojedźmy nad morze. I Pawlak skreślił: kiedy wreszcie przestanie padać, zostało: pojedźmy nad morze. I tak dalej, co parę słów, wszystko, co było, co nie było informacją optymistyczną, wszystko wyleciało. Nie było zupełnie czego zbierać, no ale myśmy pracowali improwizacjami, więc z nami już został ten materiał, ta akcja i spróbowaliśmy ułożyć z tego trochę inną opowieść, dopisać do tego niezbędne teksty w inny sposób. No i wyszło przedstawienie, ono się nazywało Wizja Lokalna, które się bardzo ludziom podobało, tylko mówili, że niestety nie wiadomo, o czym to jest. No bo rzeczywiście nie poradzili sobie z przekazem, a przedstawienie było znowuż takim reportażem z Polski, temat już zapomniany, było dwóch nieletnich chłopców, którzy zabili kilku taksówkarzy. Potem prasa ukrywała motywy tego. Chodziło o to, że oni tak rozmawiali. Żyjemy w komunizmie. Wszyscy widzimy, że to jest strasznie zakłamany ustrój, w którym ludziom żyje się źle. Ludziom żyje się dobrze w Niemczech. O Niemczech w Polsce się mówi, że to jest kraj faszystowski. W związku z tym my musimy się dostać do tego kraju faszystowskiego. Dozwolone jest stosowanie metod faszystowskich, żeby tam się dostać, czyli morderstwa. Zabijemy, będziemy mieli samochód, będziemy mieli pieniądze i uciekniemy do tych faszystowskich Niemiec. Totalitaryzm był tu, a nie w Niemczech. Ale tej prostej informacji nie dało się przekazać. Ona już była poza cenzurą. Mimo że w jednym reportażu zostało to w prasie takiej literackiej, więc nie codziennej, zostało to opisane, ale to nie pomogło. Nie można już było na ten temat. Już był zapis, już nie udało się przebyć przez cenzurę i nam zostało jakieś przedstawienie, które miało coś przemycić, ale praktycznie rzecz biorąc było niezrozumiałe. Potem robiliśmy przedstawienie, musimy poprzestać na tym, co nazwano rajem na ziemi. Ale ono już było z założenia takie, że my musimy wymyślić taki system komunikacji z widownią, żeby to wszystko działo się poza tekstem i poza słowami, żeby cały komunikat przechodził tylko przez akcje, napięcia emocjonalne, atmosferę, bo już wiedzieliśmy, że nie da się nic powiedzieć wprost przy pomocy słów. I znowu wyszło przedstawienie, z którym był problem komunikacyjny, to znaczy pojawiało się często u mniej wprawnych widzów pytanie, ale o czym to właściwie jest, no bo był problem. Tu nas przynajmniej na te dwa przedstawienia cenzurą mocno zatrzymała i wiedzieliśmy, że nie można tak dalej. To znaczy, że nie ma sensu robić teatru, a nam zależało na tym, żeby teatr służył porozumieniu z naszymi rówieśnikami, że nie ma sensu robić teatru, jeżeli my się podporządkujemy temu, co chce, czy do czego nas zmusza cenzura. Zrobiliśmy w tej sali, w której jesteśmy, przedstawienie pod tytułem Przecena dla wszystkich. To było przedstawienie, które wprost mówiło o polskiej rzeczywistości, o tym, jak o naszych prywatnych nieomal przygodach z tego kraju. I to cenzura puściła.
Co? I to cenzura puściła. Nie. Pawlak powiedział mi, Lechu, no rozumiesz, nie mogę tego puścić. Nie mogę. I ja wtedy powiedziałem, nie przejmuj się, my i tak będziemy grać. I zaczęliśmy to grać bez zgody cenzury. Myśmy to grali tu w maskach. Przychodzili ludzie, coraz więcej, bo się rozeszło, że jest takie przedstawienie. Przychodzili ludzie i podpisywali petycję, że to ma być legalne, że to ma być grane. I tych podpisów się zbierało. No i pewnego dnia dostałem chyba przez ZSP wiadomość, że cenzura chce ze mną rozmawiać. Poszedłem do cenzury, a cenzor mówi mi tak, słuchaj, mogę puścić, ale nie wszystko. Nie grajcie tego, tego, tego. A najlepiej to przypiąć mi taki egzemplarz, żebym ja nic nie skreślał, żeby już tych tekstów nie było. Ja mówię, słuchaj, ale my będziemy grali te teksty. No wiem, no wiem. I potem graliśmy to pozornie ocenzurowane przedstawienie. Ale to już był rok 77. Już był poza ZSP, ten drugi nieoficjalny ruch studencki. Już istniał KOR, już istniała opozycja. I władza nie miała siły, żeby w tym studenckim środowisku sprowokować jakieś bardzo, bardzo mocne wydarzenie. Ale nas zatrzymywali przy okazji wyjazdów na inne festiwale. Gdzieś tam w Warszawie zatrzymali paru aktorów w tramwaju i zrobili im proces o rzekome pobicie kontrolerów. W Łodzi odwołano festiwal, bo nie było innej możliwości, bo gdyby festiwal miał się odbyć, to my byśmy zagrali. Ponieważ w Łodzi władza się nie zgadzała, żeby to przedstawienie było, więc zmusili ZSP do odwołania festiwalu w ogóle. Nie było festiwalu, który miał wieloletnią tradycję, w tym roku się nie mógł odbyć. Gdzie indziej nas nie wpuścili jeszcze z innych powodów. I tak to się... Czyli to taka gra na zniechęcenie i zmęczenie raczej, tak, niż na radykalne rozwiązanie. No bo chyba nie mieli już, było za późno w tym, żeby na radykalne rozwiązania. Pojechaliśmy na Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego we Wrocławiu z tym przedstawieniem. I przychodzi z Wrocławia wiadomość, że w przedstawieniu bierze udział dwóch aktorów, którzy mają wyroki za tego kontrolera w warszawskim tramwaju i że organizacja studencka ZSP nie zgadza się, żeby oni na koszt organizacji spędzali ten czas na festiwalu we Wrocławiu. No to nic, przyjechaliśmy. Oni mieszkali na Waleta w hotelu bez meldunku. Wszyscy o tym wiedzieli. Myśmy grali przedstawienia, oni grali, a ponieważ ten fakt już był, no to nikt nie miał odwagi, siły, żeby ingerować w festiwal. Co Międzynarodowy Festiwal nie przyślał UB, żeby zaaresztowało dwóch aktorów, bo to dopiero wtedy będzie międzynarodowy skandal. I tak to praktycznie szło przez długi czas, aż do czasów Solidarności. W czasie Solidarności zrobiliśmy premierę, która się nazywała Więcej niż jedno życie, też w tej sali. Na próbę generalną, na nieoficjalny spektakl. Myśmy wtedy byli już w estradzie, nie przy ZSP. Pojawił się dyrektor Wydziału Kultury, cenzor, dyrektor estrady. I osobnicy nieznani. Obejrzeliśmy spektakl. Po spektaklu dyrektor mówi do mnie,
Słuchaj, to teraz trzeba z panami porozmawiać. Jedziemy do mnie do biura na Plac Wolności. Dyrektor Nowotny, tak? Nie, dyrektor Łankiewicz. A, Łankiewicz, już był Łankiewicz. Dyrektor Maciej Frajtak był wtedy w Wydziale Kultury. Przyjeżdżamy na ten Plac Wolności, dwóch ubeków, jeden od Teatru Ósmego Dnia, drugi od Estrady. Czyli ci oficjalni, tak? Tak, tak. Pawlak, czyli cenzor, dyrektor Wydziału Kultury, dyrektor Estrady. Siadamy tam w dyrektorskim pokoju i zaczyna dyrektor Wydziału Kultury. No, spektakl jest ostry, ale powiedziałbym właściwie tak na pograniczu. Ja tu nie widzę właściwie więcej niż jakichś trzech, czterech scen do skreślenia. A na to cenzor Pawlak, ale to żył czas Solidarności. Jaki trzech, czterech, nic nie skreślam. Wszystkich panów zetkało. No i tak to właściwie to był pewnie, no jeszcze nie koniec przygód z cenzurą, ale to był ten moment, kiedy no, kiedy się waliło jednak porządek stary i kiedy było trochę wolności w powietrzu. Leszku, to są gry z cenzurą i te niezrozumiałe decyzje, które właściwie nie dadzą się tłumaczyć logiką żadną, no bo na przykład będąc teatrem trefnym, dostaliście w którymś momencie etaty w oficjalnej instytucji, tak? Ale jak mówię, to są gry. Natomiast chciałem cię zapytać o to, czy poza tą grą, którą uprawialiście, czy ty sam, mając do czynienia z taką rzeczywistością, z jaką miałeś, autocenzurowałeś się? Do pewnego momentu tak, tak jak opowiadałem, to znaczy do... Znaczy ja przez... Nie autocenzurowałem. Właśnie. Walczyłem z cenzurą, ale no, uznawałem jej, jej siłę. W momencie, kiedy robiliśmy wizję lokalną i musimy przestać na tym, co nazwano rajem na ziemi. Ale od przeceny dla wszystkich nie. Wtedy uznaliśmy z zespołem w ogóle, że jeżeli mamy robić teatr o nas samych, to nie możemy cenzurować. Musimy spróbować. Musimy zachowywać się w tym kraju jak ludzie wolni. Jeżeli my nie zachowamy się, nie będziemy się zachowywać jak ludzie wolni, to czego mamy wymagać od naszych widzów? I wtedy zdecydowaliśmy właśnie, że a co, będziemy grali bez względu na opinię cenzury i okazało się, że to jest właściwa postawa, że tak się da funkcjonować. Zresztą, jeszcze raz powtórzę, ja mam, nie zdawałem sobie sprawy wtedy z zasięgu inwigilacji, to znaczy ja wiedziałem, że ona jest, ale nie myślałem, że aż taka. Ja potem sobie zdałem sprawę już po odzyskaniu niepodległości, że myśmy się dzielili dwoma niskimi etatami we czworo w tym teatrze, a za nami łaziło bez przerwy, ja nie wiem, z pięciu lub sześciu etatowych facetów. To znaczy, myśmy kosztowali państwo więcej, niż państwo nam dawało na sztukę, to znacznie więcej kosztowało utrzymanie tych SB wokół teatru. To była droższa część działalności z punktu widzenia budżetu tego państwa. Jest zupełny absurd. No, z tego sobie nie zdawaliśmy sprawy, ale no, ja wiedziałem też, że równocześnie jest w tym wszystkim no, jakiś taki brak reguł. To znaczy, że oni sami nie mają reguł między sobą. Że tam to wszystko się odbywa chwilowymi naciskami, a ja ci pokażę, ty ubeku, a ja ci pokażę, ty cenzorze, ty sekretarzu, że to jest wszystko też na takiej zasadzie, że w związku z tym tam
jest burdel po prostu w tym wszystkim. Ja siedziałem 100 dni na ławie oskarżonych, kiedy teatr przechodził z ZSP do estrady. Ja miałem oskarżenie o korupcję. Było jasne, że wyrok, ponieważ był sterowany przez SB, zapadnie. I że w związku z tym konsekwencją tego będzie to, że ja nie mogę pracować na stanowisku z finansową odpowiedzialnością. Ale równocześnie ja prowadziłem rozmowy z urzędami na temat przejścia teatru do estrady. Od wtorku do piątku przed południami byłem w sądzie na ławie oskarżonych. W związku z tym spotykałem się z urzędnikami wyłącznie w poniedziałki. To znaczy oni o tym wiedzieli, się umawiali ze mną wyłącznie w poniedziałki. W trakcie trwania procesu ja przeprowadziłem ten proces profesjonalizacji i przejścia do estrady. Podpisałem nową umowę, zostałem zastępcą dyrektora estrady do spraw teatru 8 dnia. Tak się nazywał te moje nowe stanowisko, bo teatr 8 dnia był niezależnym działem w estradzie z osobnym dofinansowaniem. Dostałem ten wyrok i nadal zarządzałem tym dofinansowaniem, tymi pieniędzmi, co było niezgodne z obowiązującym socjalistycznym prawem. Ale nikt się do tego jakoś nigdy nie przyczepił. Ja nie wiem, mieli nadzieję, że kupują nas w ten sposób. To nie miało żadnego znaczenia. Przy czym ubek z estrady, odpowiedzialny za teatr, okazał się chyba inteligentniejszy i mniej ulegający naciskom niż ubek od organizacji studenckiej. To znaczy tutaj się ułożyło lepiej, było mniej donosów, jakoś tak mniej takich prób nacisków bocznymi drogami od przełożonych. Nagle zrobiło się normalnie, no a potem jeszcze wybuchła Solidarność, więc już zupełnie się poprawiło pod tym względem. No ale to... A kto zadecydował o tym, że skończyła się bajka ze estradą? Ze estradą? Tak, no bo nie ze estradą, no bo to kilka lat byliście etatowymi aktorami i etatowym teatrem estrady poznańskiej. Kto zadecydował, osoba czy osoby? Ja nie pamiętam, a nie chciałbym na 100%, a nie chciałbym rzucać kalumnii, chociaż coś powiem. To było tak, rok 84 chyba. Czwarty. Zaraz zerkniemy. Poczekaj. Tak, 84 lipiec, rozwiązanie umów o pracę przez estradę. No. Myśmy chwilę, rok wcześniej dostali niespodziewanie salę, własny teatr na Ratajach w Domu Kultury. Tylko dla nas. Tam miał być nasz teatr. W pełnym stanie wojennym, przy wszystkich ograniczeniach, które... To już był zawieszony stan wojenny. Ale były konsekwencje, reżim tak. Przecież. Myśmy dostali ten własny teatr. Znowuż pewnie idea była taka, że lepiej, żebyśmy grali na osiedlu niż w centrum, więc może tak. Ale ledwo to dostaliśmy, natychmiast zaczęły się donosy ze spółdzielni mieszkaniowej Rataje, że tam się odbywa jakieś knucie. Być może donosy były sterowane, ale w każdym bądź razie one były. Myśmy też knuli, ale niekoniecznie tam akurat, więc to było drugorzędne. Myśmy zaczęli tam grać, robić koncerty, wystawy. Ta sala zaczęła funkcjonować. No, prawie jak teatr, bo to nigdy nie miało jako codzienny repertuarowy teatr funkcjonować, ale zaczęła funkcjonować. I wtedy nagle przyszło... Aha, jeszcze muszę cofnąć. Tuż przed tym momentem, kiedy dostaliśmy salę, odbyła się próba, żeby nas rozwiązać. To był rok chyba
jeżeli sprawdzisz datę, moment, kiedy zrobiliśmy premierę przypowieści. To był rok 82 lub 3. Sekundę. Przypowieść to jest 30 czerwca 1982 roku. No właśnie, w 82 roku zrobiliśmy przypowieść. Myśmy byli zawieszeni do czerwca. Wszystkie teatry w Polsce już odwieszono wiosną. Myśmy byli zawieszeni do czerwca, ale myśmy pracowali sobie i robiliśmy tą przypowieść. Jak tylko nas odwiesili, zrobiliśmy premierę. I w dzień przypowieści, i w dzień po premierze przyszła decyzja, że się likwiduje Teatr Ósmego Dnia jako dział estrady, że się likwiduje. Ale decyzja była na tyle nagła, nikt tego nie przygotował odpowiednio wcześniej i w związku z tym ona była zaskoczeniem dla wszystkich. I gazety napisały, że Teatr Ósmego Dnia ma być likwidowany. Dlaczego? Przecież to jest świetny teatr. Cenzura nie miała odpowiednich informacji, że nie wolno puścić tego. I się wycofali, się przestraszyli tego nacisku, zdementowali, że nie, nieprawda. Ale papiery już wszystkie były przygotowane. No więc dostaliśmy w rok potem salę. Mieliśmy parę spektakli w repertuarze i się okazywało, że właściwie nie możemy grać. To znaczy, że nam zabraniają wyjazdów wszędzie. Próbujemy robić umowę z jakimkolwiek miastem, klubem, teatrem. Zawieramy tą umowę i za parę dni przychodzi pismo, że wycofują się i telefon, że władza nie pozwala. Także zostaliśmy na tych ratajach bez możliwości ruszenia się gdziekolwiek po Polsce. Wszystkie zaproszenia zagraniczne nam oczywiście odrzucano stale i bezwzględnie. Myśmy mieli gdzieś jechać na festiwal, z festiwalu potem przychodził gdzieś do nas i do władz polskich, do Ministerstwa Kultury list protestacyjny, że to jest w ogóle niepodobne do niczego, żeby w środku Europy takie brzydkie rzeczy się działy, że się sztuki nie wypuszcza za granicę. No i na tym się kończyło. Ja postanowiłem pojechać do Ministerstwa Kultury, żeby odbyć tam jakąś rozmowę ostrą, zdecydowaną, jak to ma wyglądać, ponieważ wydawało się nam i mnie i kolegom, przynajmniej większości z kolegów, że nie można pozostawać dłużej w takim stanie zawieszenia i zakazu. Więc minister umówił się ze mną bardzo, bardzo łatwo, wiceminister Bajdur. Pojechałem do Warszawy i on mi na to mówi mniej więcej tak. Zdecydowaliśmy z władzami w Poznaniu o rozwiązaniu Teatru Ósmego Dnia. Powodów jest wiele, między innymi ta, że pan prowadzi korespondencję z Adamem Michnikiem. Adam Michnik siedział wtedy w więzieniu. I ja pisałem do niego legalnie, pocztą, przez wszystkie więzienne cenzury, co przecież było legalne. No więc jak on mi to powiedział, to ja mu oświadczyłem, że panu się tylko wydaje, rozwiązać to się my możemy sami, wy nam możecie cofnąć wasze dotacje. Dziękuję, nie chcę, do widzenia. I postanowiliśmy przejść do drugiego obiegu, do grania na własną rękę w kościołach, ale nie tak od razu. Mieliśmy jeszcze 3 miesiące trwania wypowiedzeń. I przez te 3 miesiące jeździliśmy po kościołach, pobierając pensje państwowe. Nas usiłowali gdzieś tam zatrzymać, ale to się z reguły nie udawało, więc funkcjonowaliśmy tak podwójnie. Co więcej, pojechaliśmy jeszcze do Jeleniej Góry na międzynarodowy festiwal, gdzie zrobiliśmy w międzynarodowym składzie przedstawienie, w związku z tym ono było poza cenzurą. Przedstawienie plenerowe, to były cuda i mięso.
A znaliśmy to wcześniej, bo rok wcześniej w tej Jeleniej Górze, znowu dobrawszy parę osób z międzynarodowych zespołów, które tam się pojawiły na festiwalu, zrobiliśmy przedstawienie Raport z oblężonego miasta, które znowuż znalazło się w tej takiej pustce PRL-owskiej, bo festiwal był międzynarodowy, zrobiony w międzynarodowym składzie, jako jednorazowe wydarzenie, więc nie podlegał cenzurze. Szedł na odpowiedzialność dyrekcji festiwalu, dyrekcja Alina Obidniak poszła na to. Myśmy wrócili z tym przedstawieniem do Poznania, byliśmy w estradzie, już bez tych cudzoziemców, ale spektakl był tak zrobiony, że bez nich można było grać. No i mówimy, graliśmy na Międzynarodowym Festiwalu w Jeleniej Górze, zagramy teraz w mieście na Świętym Marcinie. I znowuż właściwie nie było podstawy, żeby w to ingerować. Cenzura została taka bezradna i myśmy zagrali to niecenzurowane przedstawienie, które opowiada o wprowadzaniu stanu wojennego, czyli temat absolutnie niecenzuralny, bo opowiada z punktu widzenia ściganego obywatela, a nie ZOMO. Zagraliśmy to przedstawienie i niby legalnie, ale nielegalnie, nikt tego dobrze nie wiedział. I jakoś też w porę nie wkroczyli prewencyjnie, a potem już było za późno, bo nie można było wkraczać. Jeżeli przedstawienie było o wkroczeniu ZOMO, to nie można było wpuścić autentycznego ZOMO. Notabene to samo przedstawienie zagraliśmy w parę lat później pod murem berlińskim, który jeszcze był, po tej stronie zachodniej oczywiście. Tam był tłum ludzi, wrzaski, muzyka i takie rzeczy. I NRD-owcy nie wiedzieli, co się dzieje po tej drugiej stronie muru. Więc zrobili nam najpiękniejszy efekt, kiedy była scena, gdy wkracza ZOMO, to byli ludzie na szczudłach, tacy naprawdę groźni. Z nad NRD-owskiej strony nadleciał helikopter i przyleciał nad przedstawieniem, więc efekt był... Gdybyście chcieli to zainstalować, nie stać za to. Leszku, powiedz mi, jaki moment w swojej biografii uważasz za taki przełomowy, jeśli chodzi o stwierdzenie dwoistości życia, czyli tego, co jest oficjalne i tego, co nieoficjalne. Czy to był 68 rok, czy jakiś inny moment? Ja miałem to wcześniej, to poczucie, to znaczy właściwie od dzieciństwa, od 56 roku przynajmniej miałem poczucie, że to jest kraj opresyjny, to jest kraj, w którym wolność jest bardzo limitowana i w którym zakłamanie jest podstawą tej oficjalnej komunikacji. Więc... Ale z czego to przeczucie, czy tą wiedzę czerpałeś? Z rodziny, z domu? Z rodziny, z domu, z otoczenia, to znaczy większość kolegów wywodziła się, no, miało też to poczucie. To nawet w szkole się opowiadało w końcu o nieprawościach komuny takich. W Poznaniu był mit 56 roku, taki ukrywany, ale wszyscy o tym mówili, więc to się nakładało. Wspominali też ludzie, niekoniecznie w mojej rodzinie, bo to o tym, że przed wojną to było trochę inaczej, więc to się wiedziało. Czytało się też jednak, no ja czytałem, więc czytając literaturę międzywojenną czy współczesną literaturę zachodnią, której część docierała, no to jednak inny model świata, prawda? Więc ja
I miało się poczucie tej rosyjskiej opresji. Od 56 to już było jasne od tego pojawienia się Gomułki, bo wtedy na moment też została rozluźniana informacja i ludzie śmiało mówili między sobą, że jesteśmy pod rosyjską okupacją, prawda? No tak, ale wtedy miałeś zaledwie 10 lat, 12, więc to jeszcze. Aha, 12, no. Nie, 56, 10. 10, tak. Ale coś mi zostawało w pamięci. Więc ja już kiedy szedłem na studia, już miałem tą świadomość. Miałem potwornie głupiego nauczyciela od czegoś, co się w liceum chyba nazywało filozofia, czy propedeutyka filozofii. On był strasznie głupi. On taką propagandę wciskał, że ta niewiarygodność była tak oczywista i miałkość, że to nie dawało się tego znieść. To się nakładało. Także, do którego liceum ty chodziłeś? Do szóstki. Mhm. Także ja byłem na przykład bardzo zdziwiony, kiedy przyszedłem na studia, kiedy spotkałem kolegów, którzy mieli złudzenia. Na przykład Staszek Barańczak, bliski przyjaciel z roku, miał złudzenia, że to jest reformowalny system, bo ja nie miałem złudzeń. Mi się wydawało, że nie. Mówiliśmy wcześniej, ja miałem przez taki moment jeszcze w liceum poczucie, że może pójdę studiować prawo. Miałem kolegów, którzy chcieli studiować prawo, dosyć bliskich, więc, ale szybko mi to wyszło z głowy. Przecież co ja w socjalizmie będę robił jako prawnik? Uzasadniał ten ustrój? Nie, to byłem to bardzo szybko. Więc ja byłem na studiach zdziwiony, gdy spotkałem kolegów, którzy ideologicznie byli gotowi przyjąć tą oficjalną partyjną stronę. 68 był takim mocnym ciosem, który właśnie potwierdził mi, pokazał, unaocznił, dał poczuć na własnej skórze, że to, co było przeczuciami, no jakąś taką też tylko ideologią, prawda, bo słyszę, wiem zewsząd, mam poczucie, że żyję w systemie wrogim człowiekowi, no ale wtedy to już był dowód ostatni, który zamykał wszystko ten. Gdzie byłeś w czasie wydarzeń marcowych? Byłem w Poznaniu pod pomnikiem na obu demonstracjach. Nie udało mi się z drugiej uciec bezboleśnie w takim podkolegium juridicum pod ścianę przyparty. Dostałem parę razy pałką, ale to mnie mniej bolało. Bardziej bolało mnie upokorzenie takiej pierwszej ucieczki, kiedy staliśmy pod pomnikiem. Tam była nie za duża grupa, w znacznej części filolodzy polscy. I kiedy, a tłum był w koło zasadniczy, znacznie większy. I kiedy ruszyło to ZOMO z pałami, no i wtedy trzeba było uciekać. I uciekaliśmy w stronę opery przez ten park. I wtedy miałem poczucie takiego potwornego upokorzenia, że przegrany. Jak to Barańczak potem ładnie wyraził, końca wojny 22-letniej. Więc tak, ale to mi tylko dopowiedziało, dodało, potwierdziło to wszystko, co ja już wiedziałem. I taką czułem swobodę i dystans, jak widziałem właśnie na przykład Staszka Barańczaka, który przeżywa to 3 razy mocniej niż ja, bo jednak wierzył. Mm-hmm. Więc w związku z tym dla niego tu cios mu się świat przewracał. Mnie się prostował w tym momencie, więc tak. Czyli krótko mówiąc, ty nie miałeś jakiegoś progowego momentu, raczej utwierdzałeś się w przekonaniu, że to wszystko, w czym żyjesz, to jest rzeczywistość nierzeczywista. Tak. Ja pamiętam taką rozmowę z 66 roku chyba, ze Zbyszkiem Osińskim, o którym wspominaliśmy.
Zbyszek Osiński mówił nam z takim smutkiem, niepokojem o tym, że w Warszawie wyrzucają z partii rewizjonistów Kołakowskiego, Baumana. I on mówił to tak, że no przecież ta partia dokonuje autokastracji. Ja powiedziałem, i dobrze. I spojrzał na mnie, jakby się przesłyszał. Nie dobrze mówi. Więc to jest też różnica. On też przeżywał to, bo on też był wierzący. Więc... No wiesz, to tak jak Leszek Nowak, który wstępował właściwie w momencie, w którym wiele ludzi już nie miało żadnych złudzeń, ty też, a on wstępował z myślą o zreformowaniu od środka. A? No wiesz, Walenrodów to ja spotykałem w latach 60. i 70. dziesiątki, ty też, bo każdy z naszych kolegów, który szedł do partii, twierdził, że trzeba, żeby tam szedł człowiek uczciwy, to wtedy ten system też będzie trochę bardziej uczciwy. I każdy się ulegał skurwieniu bez nieodwołania. No tak, albo też żył w schizofrenii i kończyło się to źle. No tak, wódą. Powiedz mi, czym dla ciebie w życiu jest i w sztuce, czym był kompromis? I czy ty w ogóle taką kategorię... Oj, ja teraz na starość myślę, że to jest istotna kategoria. Kiedy byłem młody, to myślałem, że należy tego unikać. Oczywiście zawiera się zawsze jakieś kompromisy i ja je musiałem zawierać. Już mówiłem o tej rzeczywistości tej socjalistycznej, ale ja nigdy nie byłem w czystej sytuacji przez cały socjalizm. Od momentu, kiedy koledzy wybrali mnie na szefa tej grupy, która nazywała się Teatr 8 dnia, to ja byłem zmuszany żyć ciągle w dwóch rzeczywistościach. Jedna to była ta nasza, ta rzeczywistość, w której my spotykamy się, gadamy, pracujemy, staramy się zrozumieć, na czym polega nasz świat i naszą prawdę przekazać innym. A druga była ta, że ja musiałem uczestniczyć w tym codziennym rytuale, to znaczy ja musiałem załatwiać salę na próby, pieniądze, dofinansowania, możliwości wyjazdy na festiwale, żyjąc w ramach oficjalnej organizacji, czyli Zrzeszenia Studentów Polskich, a potem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Tam byli różni ludzie, tam byli też walenrodzi, tacy na małą skalę, ale byli. Tam byli ludzie, którzy starali się działać w tym wszystkim uczciwie, którzy też, jak ja, mieli przekonanie, że oni nie mają w ręku partyjnych pieniędzy, tylko społeczne. Ja się nie domagam od nikogo pieniędzy PZPR-u, tylko ja chcę, żeby mi na moją działalność dali społeczne pieniądze, które praktycznie zarządza PZPR, mimo że nie ma do tego żadnych praw. Więc ja musiałem ciągle pozostawać z tymi organizacjami w kontakcie. Niektórzy koledzy z czasem zresztą robili kariery w polityce. Więc też to było różnie. Z czasem, kiedy teatr stawał się coraz istotniejszy jako zjawisko artystyczne, a także stawało się jasna nasza i moja w tym oczywiście postawa polityczna, a zwłaszcza po 76, kiedy ja nie ukrywałem już związków z KOR-em i opozycją, a one były zresztą jasne od 73, od czasu w jednym tchem, kiedy spotykaliśmy się z Jackiem Kuroniem, z Adamem Michnikiem i z innymi ludźmi, przynajmniej dla UB były zapewne jasne. Więc ja uzyskałem takie rodzaj wariackich papierów, że ja funkcjonowałem w obu światach. Ja dostawałem wezwanie, zaproszenie do Warszawy na Ordynacką, gdzie mieściło się ZSP, na jakieś zebranie, jakąś
politgramotę z udziałem towarzysza z Komitetu Centralnego. One bywały czasami interesujące, bo przy okazji to był taki, jak to powiedzieć, dla zaufanych pole przekazu. Nam na przykład odczytywali wiersze Miłosza, które wyjaśniały, dlaczego ten skurwysyn nie może być wydany w Polsce. Ale ja dzięki temu poznawałem te wiersze, rozumiesz? Więc tam to była taka płaszczyzna i tam warto było jechać. Ja, albo zobaczyć jakiś film, typu Ręce do góry. Pokażemy wam film, zrozumiecie, że go nie możemy puścić, towarzysze. No więc bywały tam takie szkolenia, to ja na to z przyjemnością jeździłem, żeby się tego dowiedzieć. Ale potem nie ukrywałem, żegnałem kolegów, mówiłem, jadę do Adasia Michnika, jechałem do Adama, tam mnie spisywano przed domem Adama, bo tam zawsze stali ubecy albo przy wejściu, albo przy wyjściu spisywali. I ja wracałem potem do Poznania i rozliczałem tą delegację w ZSP. Prawda? Więc jeździłem do Adama za partyjne pieniądze, ale to ciągle. I wszyscy o tym wiedzieli. To ja miałem że towarzysze mi jeszcze mówili, Lechu, no może ci dzisiaj nie spiszą, no umów się z nim gdzie indziej. No, bo im suszono też głowy z tego powodu. I to pewnie był jeden z motywów, dla którym bardzo zależało kolegom z ZSP, żeby nas sprofesjonalizować, żebyśmy przeszli do estrady, żeby to już nie był ich kłopot na ordynackiej, że ja jeszcze do Warszawy. Niech to będzie już kłopot estrady w Poznaniu, a nie nasi. Bardzo walczyli o to, żeby przez wszystkie komitety centralne przepychali tą sprawę, żeby nam było lepiej wystać. I tak to się działo.